nasza sekcja rakowa. Jak tam chłopaki? Weekend nad morze? W porządku. Znaczy przygotowanie w 100%, także tylko czekać na przygwizdek. Szkoda trochę tego meczu z Legią, nie? Dało się tam urwać. Pewno. Kurde, taka wygrana z Legią to jest jednak fajna rzecz, nie? No, były swoje sytuacje, ale lepiej się z jednego punktu, nie? Ważne, okej. Okay. Dzisiaj zobaczymy, co się stanie. Mam nadzieję, że się tam do szczęścia dopisze i będą trzy. Patryk, jeszcze takie pytanie, powrót do Gdyni. Trochę tak. No, powrót, ale... Ale pozytywnie, no. Zagrać tutaj znowu. Jak wspominasz? Bardzo dobrze. Fajny też był okres taki też piłkarski, tak? Bo Liga Europy, Puchar Polski, jest to wspominać, tak? Ale... Fajnie przeżyć. Ale dzisiaj sentymentów nie będzie. Dokładnie, no, przejechaliśmy po prostu. Teraz pytanie do byłego Lechisty. Jakie? Jak się czujesz grając przeciwko Arce? Nie wiem, czy grając, ale... Myślę, że mecz jak mecz, każdy kolejny, więc... Nie ma jakiegoś podziału, czy to jest mecz z Arką, czy z jakąś tam. Oglądałeś tą produkcję Kanal Plus, gdzie sędzia był na podsłuchu, czy nie? Tak, podesłali mi znajomi przyjaciele moi z Bielska, podesłali mi to i się śmiali, żebym sobie oglądał tam któreś minuty, to tak. To mówili, jak zwracał mi sędzia uwagę, że jak sędzia nie widzi, główny... Tak, to ktoś znaczy, inny też tak. Widzi, no ci no, oko wielkiego brata wszechwidzące tak. Jest cały czas. Cały jest aktywny, że tak powiem, pewnie, no. No. Drugi mecz bez trenera Papszuna na ławce. Powiedz, jak to wygląda od środka? Czy trener cały czas jest zespołem i jakby przekazuje wszystkie instrukcje? W tym meczu nie może, bo jakby zakaz, który ma, wyklucza go z udziału w meczu, w roli, którą pełni na co dzień. Czyli może siedzieć na trybunach, oglądać spotkanie, ale nic poza tym. Jak myślisz, czy... Bo widzieliśmy w Bełchatowie, no trener w końcówce dosyć głośno jakby przekazywał swoje instrukcje. Właśnie tutaj chyba też będzie miał dosyć myślę, blisko. Wiesz. Tak, myślę, że jeżeli emocje w meczu będą duże, a na pewno będą, to trener na pewno nie usiedzi na miejscu. To jest, natomiast ja muszę zostawić tutaj bardzo ciepłe słowa o naszej drużynie, pracy tych zawodników, bo dzisiaj po frajersku przegrywaliśmy, natomiast ten zespół dobrze gra i ten zespół nie chowa się, ten zespół idzie pressingiem, tak graliśmy z Lechem, tak graliśmy z Legią i dzisiaj znowu to robimy, więc jesteśmy przekonani, że jesteśmy na dobrej drodze i ponieważ jesteśmy ludźmi z charakterem, przyjmujemy to na klatę i idziemy do przodu.